Przyjechaliśmy tutaj zagrać mecz pod tytułem Nie mamy nic do stracenia. Powiedziałem chłopakom, że wszystko co tu zdobędziemy to będzie taki dodatek, który na pewno nam pomoże i wiedzieliśmy o tym, że Miedź jest zespołem bardzo dobrym, nie przegrywa u siebie, dzisiaj przegrała pierwszy mecz. Rozegraliśmy bardzo, bardzo dobre spotkanie, wykorzystaliśmy swoje atuty, wygraliśmy bardzo, bardzo wysoko i z tego jesteśmy dumni, zadowoleni. Moim chłopakom należą się słowa uznania za charakter i za to, jak potrafili być dzisiaj skuteczni pod bramką przeciwnika. Na pewno zacznę od tego, że no wiadomo, w takiej chwilę jesteśmy w szatni i będziemy ze sobą, bo jako drużyna musimy się po takim wyniku odbudować. 1-3, nie ma co tutaj dużo komentować. Nie był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Było za dużo niedokładności i to widzieliśmy. I myślę, że z tej niedokładności też ta gra była rwana. Nie potrafiliśmy nabrać odpowiedniego tempa. Tak jak mówię, te niedokładne podania się mnożyły i było za dużo takich przestojów w naszej grze, za dużo tej jakości takiej w szybkim rozegraniu. Sandecja natomiast to, co się spodziewaliśmy, będzie zespołem, który będzie bardzo dobrze kontrował i też tak się stało. Niestety nie potrafiliśmy temu zapobiec. Bramki stracone trzeba oczywiście bardzo spokojnie przeanalizować wspólnie i przed nami jeszcze są dwa mecze, także plus oczywiście pucharowy, także musimy jak najszybciej się zrehabilitować tutaj przed tą zimą, bo punkty na pewno nam są potrzebne, natomiast też oczywiście dużo jeszcze meczów przed nami. No, taki mecz też się zdarzy.